Dobra, i szczerze mówiąc chyba musimy tutaj iść. Dobra. Yy, tu będzie ciężko. Halo halo! To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku robiliśmy sobie mikser oprócz miksera troszeczkę tutaj przebudowałem bazę. No i generalnie zastanawiam się, co teraz powinienem zrobić. Teoretycznie e, powinniśmy się udać do mrowiska czarnych mrówek do laboratorium, e, aczkolwiek ja nie jestem pewny, czy ja jestem gotowy na to, żeby pójść do tego mrowiska. Więc troszeczkę byśmy sobie mogli pozwiedzać mapę i... Ja bym sobie wziął strzały. Czy ja jestem w stanie zrobić tarczę? To jest kurde doskonałe pytanie. Tarcza, mięso z ryjkowca. Cztery mięsa potrzebujemy, żeby zrobić tarczę. To ja bym sobie szybciutko e, kilka ryjkowców upolował. Zrobilibyśmy sobie tarczę i wezmę sobie bomby. Spróbujemy tak, zrobić łopatę, która tam jest, nie jestem pewny, to zobaczymy, o, tak, zobaczymy, łopatę, może byśmy weszli na stół, ewentualnie e, poszlibyśmy do piaskownicy i tam w nocy najlepiej, żeby mnie nie spaliło słońce, to tam w nocy najlepiej pochodzić troszeczkę i ja bym spróbował zabić kilka mrówkolwów, a to dlatego, że chciałbym sobie zrobić nową broń. Ewentualnie nowy pancerz, aczkolwiek nie jestem pewny, czy będę w stanie aż tyle tych mrówkolwów zabić, żeby nowy pancerz zrobić. Mam też parę rzeczy do odkrycia. Na pewno to sobie odkryję. Na pewno to sobie odkryję i to sobie odkryję. Mamy tutaj jeszcze te rzeczy do odkrycia. Ale to chyba może poczekać. Szkoda trochę, że będę musiał mieć te rzeczy przy sobie. Ale wiecie, zaskoczę szybko tutaj do tego laboratorium. Odkryjemy sobie to. Zabiję sobie ryjkowce. Cztery mięska potrzebujemy. Zrobię sobie tarczę, bo tarcza może mi się przydać i prawdopodobnie użyję tej broni, tego szczypiącego uderzacza do zabijania mrówkolwów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Podejrzewam, że. No, nie powinienem mieć jakiegoś dużego problemu z tym. Tutaj nie mamy nic. Tutaj mamy dwa płynne płetwy. Jakiś smoothie. I tutaj mamy pancerz z Karpia Koi. Ten pancerz podobno jest jednym z lepszych pancerzy, więc spoko. Fajnie by było sobie coś takiego zrobić, aczkolwiek no na razie na pewno nie będę miał wystarczającej ilości łusek do tego. Ale w sumie wystarczy mi na razie pancerz z Biedronki mi się wydaje. Nie będziemy tutaj za bardzo teraz szaleć, nie będę farmił tego, tych łusek i tak dalej na, na, na ten pancerz. Bo wydaje mi się, że poradzę sobie z pancerzem z biedronki. Znajdźmy ryjkowce na szybko i zróbmy tą tarczę. Dobra, mam mięso z ryjkowca. Zrobię sobie szybciutko tarczę. No i robi mi się ciemno pomalutku, więc może byśmy szybko zdążyli pójść do piaskownicy, pozwiedzać. Ewentualnie albo wypróbuję, właśnie tą broń, albo będę strzelał z łuku do mrówkolwów. Wydaje mi się, że jakoś to wymęczę i, i będę w stanie pokonać kilka ryjkowców e, mrówkolwów, nie ryjkowców nie mam za bardzo jedzonka bo tylko jednego, jednego, jedną mszycę udało mi się upolować ale w sumie to chyba nie jest jakiś bardzo duży problem ewentualnie będę mógł sobie zrobić ognisko przy piaskownicy, nie jestem pewny jak wejść do piaskownicy A chyba wiem już jak wejść do piaskownicy i ja potrzebuję dużo lin z jedwabiu pajęczego Czemu ja nie mam jedwabi pajęczego? Mam, a czemu mi tego nie wykrywa kołowrotek? wrotek? A teraz wykrywa. A, te tutaj nie wykrywają, te dalej. Czyli fajnie by było w sumie postawić to troszeczkę bliżej skrzynek, żeby nie musiał tego ręcznie wyciągać. Dobra, mam 37 sznurków, mam więcej jedzonka. Mam smoothie i mam bandaże. Nie mam kompletnie miejsca we Fipunku, ale to nie szkodzi, bo za niedługo sobie zwolnimy na pewno miejsce. Lecimy, słuchajcie, na stół. Wyrzucimy sobie bombę. Bomby mam? Mam bomby. Bombę sobie wyrzucimy, słuchajcie, przy łopacie. Tam sobie e, odblokujemy przejście, właśnie na stół. Pozwiedzamy sobie stół. Nie jestem pewny w sumie, czy tam jest jakieś zagrożenie na stole. Z tego co pamiętam, były tam czarne mrówki, ale te zwykłe małe robotnice, które nie są chyba agresywne. No nie wiem, dowiemy się, jak, jak dojdziemy, więc no lecimy. Lecimy i prawdopodobnie zobaczymy się dopiero na miejscu. Wydaje mi się, że tutaj po drodze nic e, ciekawego się nie wydarzy raczej. Czekajcie, który to kamień musimy rozwalić? Tutaj musimy rozwalić kamień. Wyposaż. Rzuć bombę. No i pięknie. Troszkę te kamienie przeniknęły przez tą łopatę z jakiegoś dziwnego powodu, no ale tym się nie będziemy, słuchajcie, przejmować. Lecimy! No i ciekawy jestem bardzo, czy pszczoły mnie będą atakować i co mnie tutaj będzie atakować, czy coś tutaj się zmieniło na tym stole i czy jest tam coś w środku. Ej, tam jest ząb! Ale tam chyba będziemy mogli z góry wskoczyć dopiero. No więc chodźmy. I spadnijmy tylko na dół. Z tego co pamiętam, zawsze mnie wkurzały tutaj pszczoły w tym miejscu. Tutaj są takie gwózdki, po których można się wspiąć. I zawsze te pszczoły mnie atakowały. O, mamy czarną mrówkę. Czarna mrówka robotnica. Sprawdźmy na co one są wrażliwe. Ucie pikantne. Czy to jest to samo wszystko? Wszystko to samo co w przypadku zwykłej mrówki, tylko ona jest odporno, odporna na świeże obrażenia. To, to w sumie ciekawe. Dobra, chwila prawdy. Czy pszczoły będą mnie atakować? Tak, kurde, atakują mnie. Au, 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 au. Drzazgi tutaj też mogliśmy wykopać w sumie. jak ją zabić. Chyba trzeba z łuku strzelać. Z tego co wiem, to pszczoły, momencik, mają słaby punkt oczy. Dlatego warto im w oczy strzelać z łuku. No, i chyba będziemy musieli z łuku strzelać po prostu. Tutaj chyba młotek trzeba użyć. Tak jest. I o ile dobrze pamiętam, jest tutaj rough Science. Tak jest. Te drzazgi na pewno też warto będzie pozbierać. Ciekawe, czy z tą kasetą coś by można było zrobić, ale raczej wątpię. Próbujmy, czy to możemy. Po o, nie weźmiemy drzazgi. Potrzebujemy toporek trzeciego poziomu. No dobra. To jazgi nie weźmiemy. Nie jestem pewny, czy z tego jabłka coś można zrobić. Chyba nie. Ale wiecie co? Ja sobie tutaj najpierw zeskoczę, bo tutaj mamy zęba. I dzięki temu będziemy mogli odblokować sobie czwartą mutację. Bo ja bym chciał sobie i więcej mutacji odblokować od razu, jak tylko jest to możliwe. Dobra, ona i tak mnie zaatakuje, to ja do niej strzelam. Ja, ja chcę lucik z niej. Jedn... Kilka strzał mi spadło, niestety. Ale przynajmniej mamy lucik z pszczoły, nie? Przyda nam się to bardzo. Jak będziemy chcieli tyrolki te robić, też w sumie możemy sobie naprawić na przykład to. Z gniłą włócznię sobie możemy naprawić. Możemy sobie założyć wtedy talizman ze zgniłej jagody i bić tą włócznią nawet? W sumie też, żeby nie było to głupie? W sumie dobrze, że walczyć z tymi pszczołami możemy, bo koło mojej bazy lata w sumie bardzo dużo tych pszczół, więc tak naprawdę mógłbym sobie to tam farmić koło mojej bazy. Podobno gdzieś tam, właśnie nad moją bazą jest ul, więc to jest w sumie też bardzo ciekawe. Dobra. Mamy tu chyba sprawdzone wszystko z tej strony. Idziemy teraz tam pod tamten notesik. Tam mamy laboratorium. To sobie posprawdzamy rzeczy, których jeszcze nie odkryliśmy. No i druga sprawa jest tam tyrolka, którą musimy połączyć, żeby się dostać do piaskownicy. Nie jestem pewny, czy jest sens wchodzić tutaj do, do zamku, bo i tak na razie nie mam klucza. Mamy jakiś ten. Notatkę możemy sobie przeczytać. Mamy bandaże, aczkolwiek mamy pełny ekwipunek. To wiecie, co ja się użyję? Jeden bandaż i sobie wezmę to. To teoretycznie mógłbym zjeść, i teraz się kurde, muszę zastanowić, co wyrzucić, żeby to podnieść. Bo jak na razie jestem najedzony, więc nie jestem pewny, czy jest sens to zjadać od razu. I szczerze mówiąc nie mam za bardzo nic do wyrzucenia. Musimy złotem leczaki znaleźć, żeby zwiększyć staki jedzenia. Yy, czy tych leczących rzeczy, bo będziemy mogli to stakować po 10, a to jest... Kurde, no to naprawdę nam pomoże. Dobra, sprawdźmy ile sznurków potrzebuję. W sumie mogłem sznurki tu wsadzić, to... 12 tylko? Ja pierdziu, po co ja tyle tego wziąłem? Już połączono. Cyk. Dobra, no i mamy to połączone. 12 sznurków tylko, a ja wziąłem 30 sznurków ze sobą. Po co? Po co? I mogłem se to połączyć i wtedy nie musiałbym mięska jeść, miałbym więcej jedzonka. Dobra, ale zanim pójdziemy do. Zanim pójdziemy do piaskownicy, sprawdźmy w sumie to ten zamek. Tutaj jest potrzebny klucz, żeby otworzyć skrzynię. I ja tego klucza jak na razie nie mam. Nie pamiętam szczerze mówiąc, gdzie go można było zdobyć. A no, jakiegoś Rasiensa tutaj możemy zdobyć zawsze. Szkoda, że nie mamy łopaty drugiego poziomu. Ciekawe, kurde, z czego to się robi. Ja już nie pamiętam. Może z czarnych mrówek się to robi? Teoretycznie fajnie by było też te piórka pozbierać. Też byśmy sobie mogli to odkryć od razu tutaj w laboratorium. Aczkolwiek to mi teraz będzie miejsce zajmować. A ja potrzebuję miejsce na mrówkolwy mieć, nie? Jak będziemy zabijać mrówkolwy. Udało ci się odkryć koniec labiryntu Minotaura. No i klucz Minotaura nie mam bladego pojęcia gdzie jest. Nie pamiętam. Wiem, że go kiedyś zdobywałem, ale nie pamiętam. Więc no możecie dać znać w komentarzach, ewentualnie w następnym odcineczku byśmy sobie taki klucz zdobyli. A tymczasem słuchajcie idziemy chyba do piaskownicy. Ewentualnie mógłbym tutaj jeszcze te talerze posprawdzać. Zabić może czarne mrówki jakieś. Bo tu na tych talerzach na pewno jakieś resztki jedzenia są, ale jest tutaj też mnóstwo pszczół, z którymi szczerze mówiąc nie chcę walczyć. I czy resztki jedzenia coś mi w ogóle dadzą? Nie mogę ani cegiełek robić z cukierków, ani nie mogę jakichś maczug i innych rzeczy zrobić, więc szczerze mówiąc ciężka sprawa. Czekajcie, co na tym mrówki trzeba było? Kłucie. A czy strzały to są obrażenia kłute? Strzały to są obrażenia kłute. I one mają yy, słaby punkt jako oczy. Jest tu jedna mróweczka. Czelmy jej w oczy. O, to chyba nie zadziała. Ała! E dobra, nie bij jakoś bardzo mocno. Dobra, mamy to. Będziemy mieli część czarnej mrówki, sobie sprawdzimy, czy będziemy mogli może jakieś narzędzia z tego zrobić. A, mam ekwipunek pełny. Co my tu mamy? Część czarnej mrówki. Mamy proste łóżko, czapkę. O, mamy wronią kuszę. Ja pierdziu, mogłem sobie zrobić taką kuszę zamiast łuku. Wydaje mi się, że to jest dużo lepsze. Dobra i sprawdźmy jeszcze te czarne mrówki. Co my tu mamy? Tarcza z czarnej mrówki. O, to by było w sumie fajnie zrobić. Nagolenniki i hełm czarnej mrówki dla Pupila. Dla Pupila? A dla mnie? Wygląda na to, że musimy wojownika zabić czarnego, żeby ten. Żeby mieć yy, cały pancerz. Z czarnej mrówki dla mnie. Dobra, wiecie co? Lecimy do piaskownicy. Zobaczcie, teraz jest tam cień. Jest 16, za niedługo będzie ciemno, więc teraz jest najlepszy czas, żeby właśnie do piaskownicy wejść. Lecimy. Mam nadzieję, że tutaj na wejściu murw kolwa nie ma. Kiedyś pamiętam, tutaj był Murw na, na, na samym początku, na samej górze. Na pewno jest skarb, na pewno. Ale chyba też moja łopata nie zadziała na ten. Na ten skarb. Jest morów kolew. Ciekawe, czy mógłbym go tak ozabić stąd na przykład. A możemy go zbadać? Po, to potrwa, no ale nie bez powodu, słuchajcie, wziąłem tyle strzał ze sobą, nie? Dobra, mamy go. Tylko teraz, kurde, najgorsze jest to, że ja nie mam miejsca w ekwipunku. I wiecie co? Ja to pióro wyrzucę. I mamy cztery części z mrów Kolwa. i otwartą dziurę tutaj. Co to jest? A, to jest to piórko, które wyrzuciłem. No i teraz, kurde, nie jestem pewny, ale chyba weźmiemy tak. To weźmiemy i weźmiemy sobie tarcze, I weźmiemy sobie tarcze I teraz wejdziemy tutaj do środka. Zobaczymy, czy są jakieś mrówkolwy i spróbujemy go maczugą zabić. Jest? O, jest w jakiś. Elegancko zablokowaliśmy. Elegancko zablokowaliśmy. Ale ja potrzebuję błyskawicę. Halo. Kurde, wszystkie ciosy blokujemy. O, poszła błyskawica. Dobra, mamy to. Część z mrów kolwa. Ej, ale nie mamy... Takie powinny być chyba yy, łuski jego, czy, czy... jak to się tam nazywa? Kropla napoju, solidny marmur, klaster soli i cukierek. Kurde, no nie mam miejsca na to, no. Ja pierdziu, co ja mam zrobić teraz? Co ja mam zrobić, żeby było... żebym miał miejsce? Wszystko chcę tak naprawdę stąd. Dobra, wiecie co? Wyrzucę części z, biedy, z tych z pszczół. Bo pszczoły latają koło mojej bazy. Ja sobie będę mógł pofarmić pszczoły jak... Ee, no w bazie będę mógł sobie pofarmić jak będę potrzebował, nie? A bierzemy za to te rzeczy. Tutaj prawdopodobnie będą też kwaśne cukierki, będą też pikantne cukierki, więc tego miejsca i tak i tak będzie mi brakować. Ale w sumie najważniejsze dla mnie w tym momencie są e, części z mrówkolwa. Ja sobie muszę jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzić, a mianowicie one są na cięcie i słone słabe, nie? A cięcie Ja nie mam żadnego cięcia. Kamyczkowy sztylet co najwyżej, a ten kamyczkowy sztylet to okant kuli jest. W sumie mógłbym go wyrzucić tak naprawdę, bo jego chyba on nie jest jakiś bardzo drogi, a zajmuje mi miejsce w ekwipunku. Mogłem go zostawić w sumie w bazie. No dobra, no to będziemy musieli po prostu no, tym walczyć na razie. Wiem, że nie mam kleju naprawczego, no ale wydaje mi się, że to jest najlepsza broń na nich. Chyba, że maczugę wypróbujemy, ale. No nie mam miejsca w tym Co to tam jest? Marmur chyba i to możemy to zgarnąć. Nieskazitelny marmur. O kurde, to tego nie wezmę. No to ciekawe w sumie, ciekawe. Dobra, teraz gdzieś tu powinna być dziura, taka, którą teoretycznie powinniśmy otworzyć. Ale wydaje mi się, że ja na razie i tak i tak nie chcę wchodzić tutaj do laboratorium. O, U, Prawie mnie trafił. Dobra, w każdym razie, żeby Żeby zrobić. broń z. tu jest laboratorium, żeby zrobić broń z. mrówkolwa, Mrów potrzebujemy jego szczypce. Dobra, super, ta broń na nich fajnie działa. Kurde, no co jest? Czemu mi te szczypce nie wypadają? Albo wypadły i nie miałem miejsca? Sprawdźmy to laboratorium. Kata, zastępcy kierownika, czyli zanim tu wejdziemy... ...będziemy musieli iść do mrowiska z czarnymi mrówkami. No ale ja bym chciał jeszcze kilka mrówkolwów na pewno upolować. To może nie tych w dziurze? strasznie dużo tych dziur tu jest okej okay. ale błyskawicz teraz poszło ten cios jest chyba najmocniejszy jego zauważać ale wystarczy do tyłu odejść Kiedyś, wydaje mi się, trudniej było to uniknąć. Teraz jest w miarę łatwo. Strasznie powoli atakuje, więc w sumie łatwo blokować jego ciosy. Dobra, mamy to. Pięknie. Część z mrów Kolwa. Ej, kurde, no nie wypadają mi te szczypczyki. A wydaje mi się, że ja to bardzo potrzebuję, no. Tutaj chyba jest laboratorium. W tej trawie, ale jest tutaj też Wolf Spider, więc trzeba uważać. Ale możemy się tutaj przejść powolutku i spróbujemy sobie zbadać tą część smrówkolwa. Musimy być ostrożni, żeby przypadkiem nie ściągnąć na siebie dwóch mrówkolwów, więc ja tak powolutku sobie tutaj chodzę. Tam, o ile się nie mylę jest ząb na zamku, ale też szczerze mówiąc, nie wiem, jak tam wchodzić, jak tam wejść. Ja tam podbudowywałem się zazwyczaj. O, jest jakiś mrówkolew. To sobie możemy go spróbować zabić. Czemu on się tam chce bić? To mrówka. O jest, kleszcze mrówkolwa. W końcu. Strasznie dużo tych mrówkolwów musiałem zabić, żeby to zdobyć. Uważajmy na Wolf Spidera. Zbadajmy sobie te części. O, jest tutaj też notatka jakaś. Można sobie przeczytać. O, o. Klej naprawczy mamy. Czy to do mnie? Możemy robić klej naprawczy z tych. Z tych, z tych, Wielki Miecz mrówko olwa. No i to mnie bardzo interesuje. To też sobie możemy zbadać. Słona strzała. No ale to jakoś bardzo mnie nie interesuje. Sprawdźmy szybciutko rzemiosło, bronię. I wielki miecz mrówkolwa. Czy ja potrzebuję 7 kleszczy mrówkolwa, żeby zrobić ten miecz? O jasna dupa i kamień kupa. Przecież ja tego nigdy nie zdobędę tyle. A na pancerz? Tutaj nie potrzebujemy w ogóle części, w sensie tych nożyc. Tu potrzebujemy dwie. I tu potrzebujemy jedną. Czyli w sumie potrzebowalibyśmy 10 kleszczy. Ja pierdzielej, czy ja jestem w stanie to nafarmić tutaj? Na pewno nie tą bronią. Na pewno nie tą bronią. Bo ta broń mi się zaraz zepsuje. Dobra, wyrzucam te czarne mrówki, bo w sumie te czarne mrówki nie są jakieś trudne do zabicia. A chyba ich nie potrzebuję. Próbujemy maczugą teraz powalczyć. Bo jak dam radę maczugom ich zabijać. I nie będzie to jakieś w miarę y, trudne, no to, to wtedy pozabijam ich tutaj maczugą wszystkich. I spróbuję sobie nafarmić tego tyle, żeby zrobić sobie miecz i zrobić sobie pancerz. Aczkolwiek. No w sumie mamy całą noc do tego, nie? Ale ja nie jestem pewny, czy jest ich tutaj. O kurde, tutaj jest Wolf Spider, dobra. Tu nie idziemy. Dobrze, że się zblokował nam. Ej, czy on się będzie bił z tym? <laughs> Ciekawe, kto wygra. I tam są dwa mrówkolwy. Może mu pomogę z łuku trochę? O, o. Bawiecie, kto wygrał. O ja pierdziu. O ja pierdziu. Z dwoma -lewami nie, nie dam rady. Nie dam rady. I fajnie by było w sumie też pozbierać tego pająka, ja pierdziu, bo tam yy, części, te, 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 te nożyce takie, nie, te, te szczypce takie z pająka potrzebuje, żeby zrobić sztylet chyba. Dobra, czekajcie, zejdźmy, spróbujmy jednego ściągnąć na siebie. I dobra, tamten chyba jeden się zainteresował mrówką, więc super, spróbujmy go zabić. E dobra, obrażenia z tej pałki nie są wcale złe. I zesunowałem go, super. Pięknie, mamy to. Tylko nie wypadają mi te szczypce w ogóle, nie? Dobra, i będziemy bić yy, maczugą. Szkoda w takim razie, że, że zmarnowałem troszeczkę yy, tą moją pałkę. To my tu mamy truciznę, no i właśnie te pajęcze kły potrzebuje. A ja nie wiem, co ja mam wyrzucić w tym momencie. I za niedługo to się nam przestanie stakować. Wiecie co? Szkoda, że wziąłem tyle tych lin. Zjem to. I wyrzucę 10 lin. Trudno. Na razie to weźmiemy. Ale później będziemy musieli też coś wyrzucić, żeby więcej tych. Jak mi to tam wpadło? Jak ja mam to teraz podnieść? Gdzie ten mrówkolew poszedł? On też był trochę poobijany. Ja go chcę zabić. Bo to się nam będzie do 15 stakować, za niedługo nam się to przestanie stakować i ja nie jestem pewny, co wyrzucić. No jest, to jest chyba on. A on ma full HP, to niedobrze. Dobra, pięknie mamy to. No i właśnie, to jest to, o czym mówię, już mi zaczęły wypadać te części tutaj. Co ja bym mógł wyrzucić i nadal mam tylko jedną jedne kleszcze. To jest coś kurde nie tak. To jest coś kurde nie tak. Palmy sobie bandaż. Nie mam wody, ale tu chyba woda jest, to git. Oj 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 oj, co mogę wyrzucić? Dobra, wyrzucam łopatę, wyrzucam. Idziemy po wodę. Kurde, straciłem tą wodę. No was jaja robicie. Głodny się zrobię, no ale trudno. Jedzenie też mi się kończy. Ja nie na farmie tego w życiu. Dobra, i szczerze mówiąc, chyba musimy tutaj iść. Dobra, yy, tu będzie ciężko. <laughs> Może z łuku spróbuję. Będę biegał w kółko i strzelał z łuku w takim razie. byleby tylko się nie dać trafić mrówką. Dobra, pięknie mamy to. No i oczywiście co? Szczypce, kurde, nie wypadły, nie? Szczypce, kurde, nie wypadły. I teraz trochę lipa, bo no bo tu strasznie ciemno jest, nie? No, ale muszę spróbować jakoś tutaj upolować kilka mrów kolwów, nie? Nic kompletnie nie widzę. Nic kompletnie nie widzę. Próbuję go wybawić na zewnątrz może. Co, on nie chce wyjść na zewnątrz? Łatwiutko, ej! Zwiększyłem troszeczkę gammę w ustawieniach. Ja coś, nie coś tam widzę, ale prawdopodobnie na YouTubie będzie troszeczkę gorzej to wyglądać, nie? Nadal nie mam części z tego, yy, mrów, yy, kleszczych mrówkolwa, no. Teraz coś, nie coś, przynajmniej tutaj widzę, nie? Tutaj będzie dużo soli z tego co pamiętam w tej jaskini. Mrówka, co ty tu robisz? Przecież tu cię zjedzą zaraz, mrówkolwy. Co, on się kurde nie zmieści? Nie no, ja co ja robicie? Kto to wymyślił tej jaskinie? Dobra, mamy drugie kleszcze mrówkolwa super. W sumie tą sursę jeszcze pozbieram. To no na pewno będę chciał jakąś słoną broń zrobić, to, to wiecie, lepiej. Lepiej mieć więcej. Ta sól chyba tutaj się będzie respić. Więc wiecie, ja sobie teraz pozbieram, a później będę potrzebować, to sobie tutaj znowu przyjdę i będę miał więcej. Mrówka, weźże odejdź ode mnie, bo ja cię prasnę zaraz i, i tyle z tego będzie. Krupiący na pierśnik z kulanki? O kurde, no to teraz w ogóle już nie będę miał miejsca w ekwipunku. Musimy złote zęby znaleźć, żeby sobie te staki powiększyć. Koniecznie. Nieskazitelnego marmuru nie weźmiemy. Młotek kolejnego tieru to jest chyba właśnie z kulanki. A kulanki w sumie na razie i tak nie mam jak upolować. I kończy mi się... Kończy mi się woda. I szczerze, chyba się zaraz jasno zrobi. Ej, musimy stąd uciekać, bo się usmażę. Ewentualnie jak Murwkolew jakiś wyjdzie ze mną na mury piaskownicy, to mogę, mogę jeszcze powalczyć, jeszcze mogę powalczyć ewentualnie z jakimś murwkolwem. Ewentualnie w sumie, jakby one nie wychodziły tam na zewnątrz, to no mógłbym je z łuku tu zabijać. Ściągać sobie je tutaj i tutaj je z łuku zabijać. i No wiecie, no tyle co przebiec po lucik, to dam radę, żeby się nie spalić, nie usmażyć. Ile mam tych części? Dwie części. Trzy części bym potrzebował, żeby zrobić sobie pancerz. I jakbym zrobił sobie pancerz, mógłbym sobie tutaj przyjść, po prostu to farmić, nie? No ale problem, kurde, w tym, że nie mam ani jedzenia, ani picia. Eee. Chciałem se go upuścić tutaj, żeby se go podnieść później. To mi kurde spadł na dół. Kurde, ja tej wody nie mam. Nie jestem pewny, czy. czy dam radę mordkolba pokonać. O boże! Zagapiłem się na drugiego. A, dobra, pi, aby umrzeć. Dobra, nie, nie, nie. Aby nie umrzeć, pi, aby nie umrzeć. Musimy stąd uciekać. Eee, tylko pytanie, kurde, czy ja teraz zeskoczę tutaj na dół. Okej, okay, dobra, czyli one jednak na mury wychodzą. Ja pierdzielę, skąd on się tu wziął? No i w takim razie będę musiał tutaj wrócić za niedługo. Pofarmić jeszcze tych mrówkolwów. Zrobić sobie broń, zrobić sobie pancerz. Aczkolwiek nie jestem pewny, czy ten pancerz z mrówkolwa będzie dobry do mrowiska czarnych mrówek. Czy nie lepiej by było po prostu w pancerzu z biedronki tam pójść? Albo ewentualnie pofarmić jeszcze łuski i zrobić pancerz z łusek yy, tego, tego dziada. I mamy tu mrówkolwa. Tylko, że ja. No dobra, tym go zabiję. Daj mi jeszcze jedną część. Kurde. Szczypczyki daj mi. Daj mi szczypczyki dziadu jeden. Czy ja nie odzyskuję już energii? No i nie dał mi szczypczyków. God dammit! Głupie mrówkolwy. Dobra spadamy stąd. No trochę szkoda, bo chciałem sobie chociaż pancerz zrobić w tym odcinku, nie? Chciałem sobie kurde chociaż pancerz zrobić w tym odcinku. No ale dobra, wydaje mi się, że to by było tyle, jeśli chodzi o piaskownicę. W następnym odcineczku, słuchajcie, sobie tutaj wrócę, aczkolwiek już tak dużo nie będziemy z tej piaskownicy pokazywać. Po farmie sobie tyle tego, żeby, żeby mieć yy, tych części wystarczającą ilość. Nie, będę musiał dużo jedzenia sobie przygotować i picia i w ogóle. Kurde, tędy nie przejdę, bo jest gaz, muszę na okowo iść. Yy, no i zrobimy sobie pancerz, zrobimy sobie tą nową broń, spróbuję sobie ją poulepszać. Mam nadzieję, że dam radę, bo w sumie troszeczkę kwarcytu przyniosłem do bazy i jak na razie go nie zużywałem, więc myślę, że starczy mi kwarcytu, żeby ulepszyć taką broń. No ale słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!